Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Edek vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Obcisek. Witam. No i co, bez przedłużania wchodzimy do spotkania. Oczywiście znowu zapomniałem zmienić nazwy drużyn, dlatego ja będę albo gwiazdkami, albo smurfami. Dobra, dołączmy gwiazdek. No i co, no i teraz zaczynają się pytania do Obciska. Jakie masz rangi, jak długo grasz? Dlaczego Rocket jest twoją ulubioną gierką? Co się stało? Ogólnie jak tego, zacząłem grać od chyba, gram od roku, moje, bo na przecenie na Steamie było, mi polecił mój kolega. Kto ci polecił? Kto ci polecił? Mój kolega, właściwie kuzyn Paprykarz, bardzo go... A to Paprykarz, no to co za gość, piękny człowiek. Zaprasza na serwery, poleca najlepszą grę, no, chciałem powiedzieć w Polsce, ale przecież to jest najlepsza gra na świecie. No. I co? Rangi to tam spoilerowałeś mi, ale to możesz powiedzieć. Rangi to dużo mam platyn na trybach dodatkowych. Jedynie tam na Rumble mam... Na Rumble mam chyba Silver 3, ale tak to mam platyny. Rumble to taki randomowy tryb trochę. Tak. Na Rumble? No na Rumble. A, to z randomami grałeś Rumble, to odważnie. Na standard mam... platynę, na solo standard mam golda 3. O, na ktoś gra solo standard tak w ogóle, bo to jest chyba najrzadziej grany tryb. Dlaczego? Na dwójkach mam niestety silvera 2, znienawidzoną rangę. A na jedynkach mam jeszcze rankę, to właściwie nie wiem kiedy wbić sobie jakąś rangę na tych jedynkach. Jedynki są akurat fajne, moim zdaniem. A tak z ciekawości, ty w ogóle dużo grasz dwójek, czy tak raczej nie? Dwójek to tak nie za często, bo właśnie nie mam za często z kim grać. Bo każdy się czeka, że o, nie umiem latać i tak dalej, to jest jedna z najważniejszych rzeczy w Rocket League'u. No ale mi tam nie jest potrzebne, mam nawet tam swoje jakieś statystyki czy coś. Czasami mi się przytrafi jakaś bramka, raz nawet strzeliłem double tapa. O, ja czasem robię od ziemi double tapa. A i dlaczego Rocket jest twoim ulubioną grą? No, oczywiście. Ponieważ tak jakby to była taka gra, w której właśnie mogłem znaleźć wielu takich znajomych, na przykład z moim kuzynem ciągle w nią gram prawie codziennie. Teraz niestety, gdzie kibicuję mojemu kuzynowi, który pisze właśnie egzaminy. Chyba a on teraz pisze? Już na... Tak? A, no to już nie kibicujesz. Dzisiaj był, ostatnio, dzisiaj chyba był angielski, to jest taki spoiler, kiedy nagrywamy. Pewnie będzie dumny. No i to jest właśnie mój nic, nie umiem latać. No i to moja ulubiona gra, że właściwie no, lubię trochę piłkę nożną, samochodami też tam się trochę interesuje. Nie, to jest taka właśnie, takie fajne połączenie wszystkiego. Męska gra. No naprawdę, ale ja słyszałem bardzo dużo właśnie ludzi, co gra w Rocketa. W zasadzie nie interesuje się ani piłką, ani samochodami. I właśnie tak zawsze się śmieją, że nie wiedzą dlaczego właściwie grają w Rocketa. A to jest taka, no powiem ci, że naprawdę fajna gra pod właśnie rywalizację i tak dalej. To jest trochę moje umiejętności, bo tam jesteś jednym z lepszych z tego, nagrywasz na YouTube. No i właśnie takie rzeczy robisz. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Ja tak patrzę na górę, co on tam robi, ja tam... No, ale widzę, że Fenneka masz najlepsze auto pod granie ostatnimi czasy. Fenneka to mi właśnie też Paprykarz zaproponował, bo ja zgrałem sobie właśnie klanowy. Mogę zaproponować klan? A to śmiało, proszę bardzo. To, czyli Gamers, jeden z najlepszych tego... Team w Polsce. Planów i ogólnie tam na przykład też są na przykład The Brown Teddy albo Michu, który też to znam, to z serwera. Wszyscy. No właśnie z serwera. Fajnie. Ja ich właśnie poznałem. To fajnie. Wszystko no, popykasz. Ja nie, bo ja mu bardzo pomagam na przykład przy ekonomii. No to fajnie, to ciekawe akurat. Fajnie, że coś tam własnego też robisz. Coś tam robicie w zasadzie. Ja programowaniem. Czyli mówisz, że informatyka, coś tam? No, informatyka, tylko że niestety. Aj, nie pozdrawiam mojego nauczyciela. O, to znam tę historię. Nie robię nic poza lekcjami. A słyszałem, że od tego roku chyba można zdobywać wszystkie tako po prostu za bycie dobrym, bez żadnych dodatkowych rzeczy. To zmienił się nauczyciel, czy co? Co? Zmienił ci się nauczyciel, czy jak? Dwa razy mi się zmienił nauczyciel. Ale bym teraz ciekawostkę zapadał o moim nauczycielu z informatyki, ale byłaby zbyt smutna. Dlatego może na razie nie wspomnę, to co? Szybkie cięcie i zobaczymy, co Obcisek wybierze na drugie spotkanie. No, generalnie Obcisek zdecydował się na tymczasowy tryb Hitseeker 2x2. Prawdopodobnie też coś na kanale jest Hitseekera właśnie z dwóch dogranego, ale nie obiecuję. No i czekajcie, bo zapomnieliśmy w pierwszym spotkaniu... O kurde, już myślałem, że to leci w naszym rankę. Zadać najważniejszego pytania, czyli co tam jadłeś na obiad? A na obiad to jadłem sobie paróweczki z chlebiksem. Takie bardziej śniadaniowy obiad. Pewnie spałeś do południa. Nie, spałem do 11. O, no to cała godzina była do południa. No. No w ogóle fajnie, że tego Hitseekera tak dodają też na 2 i tak dalej. No, no. To jest fajny trybik, naprawdę. Dobra, to ja lecę i tam, nie wiem, może taktyka na bombowanie. Możesz im tam zasadzić strzała. Cholera, chyba, że nie będzie trzeba. Bo nie trafią w piłkę. O! No tak jestem chętny na takie pytania. Czekaj, to zaraz ci zadam, tylko muszę pomyśleć. A czekaj, czy chcesz kogoś pozdrowić jeszcze, co zadałem? A pozdrawiam klasę 6B z Zwierzyna. No to już chyba podsunąłeś mi kolejne pytanie. Jeszcze mojego oczywiście już wcześniej wspomnianego kuzyna. Paprykarz, słynny Paprykarz, TV, tak. Też niedługo będzie nagrywał właśnie na YouTubie. O, Paprykarz. No to kibicuję, bo Paprykarza kojarzę, że fajny gość na serwerze, to nic nie coś tam. Ma fajne auta. Ma fajne auta? No przecież wysyła, są mówiłeś. A no tak, w sensie na tym, na pokaż brykę, dobra. A właśnie, przy okazji to zapraszamy na Discorda, tak jak oni gadamy. No, macie tam w opisie. No. A propos Discorda, no to jakby ktoś chciał też wziąć udział w tej serii Edek vs. Widzowie, no to też się odbywa na Discordzie. Tam jak weźmiecie sobie rangę chętnie do tej serii, to, o kurczę, co zrobiłem, to dostaniecie po prostu powiadomienie, jak napiszę i pierwsza osoba bierze udział. Tak jak właśnie najszybszy w mieście. Ja ogólnie przede wszystkim jestem szybki, zawsze przychodzę za wcześnie, na przykład do szkoły, to przychodzę zamiast na lekcję to 8, to przychodzę na przykład o 7:20. A co tak? No po prostu otwierasz szkołę. A co mieliście znajomi zawsze, czy tak sam siedzisz? Niektórzy tam są. Aha. Właśnie najczęściej z mojej klasy. No to tak to spoko, tylko że jakbyś sam był. Nie no, tam musi ktoś być zawsze. O, czekaj, chyba będzie trzeba zagrać jeszcze jeden mecz szybki, bo za szybko się skończył. Hitseeker do 7 bramek nie przewidział tego. Okej. W ogóle ten serwer nazywa się Gimbal? Poważnie? Skąd się biorę? A w sumie te nazwy serwerów chyba wszystkie są jakieś takie śmieszne. Mogły się zastanowić. No i co? 1-0 dla nas, już od początku nie dajemy szans. A w ogóle, tak jak mówiłeś o tej twojej szkole, to chciałem zadać pytanie, czy masz może jakieś zwierzątko czy coś? Mam kota i psa. A jak się nazywają? Kot to Snickers, a pies to Borys. Borys? Wiem. Dlaczego jedno zwierzę ma tak zupełnie inne imię od drugiego? Ten kot gwiazdorzy. No tak, w sumie koty to czasem gwiazdorzą. I ogólnie mam też braci tego. Proszę bardzo. Bracia. No dobra, już my nie będziemy pytali, a przy takie rzeczy. Nie, można pytać wszystko. Ja tu jestem. Którego brata wolisz? Młodszego. Bo mi zawsze przeszkadza. Proszę bardzo, będzie intro. Jeszcze numer domu. tak, tego karta, team karty mojej do rewolucji. Team kart, takie numerki po prostu. Nic ważnego, nic ważnego. Ja mam taką właśnie metodę, że jak zaczynam, to ja po prostu walę tym tyłem, takiego jakby skorpiona robię. I to wtedy tak wpada, albo 4-1, więc wtedy albo wpada, albo oni to bronią, bo nie ma innej opcji. Co? Ja na PC-cie gram oczywiście. No tak. No ciekawe jak oni. Szkoda, że nie ma tego jakoś zaznaczonego w zasadzie. Jest tylko, że inna platforma, a nie ma nic więcej. To by było w sumie ciekawe, jakby było logo konsoli zamiast po prostu panelu. Tak jak w Fortnite. Jak jest w Fortnite teraz robione? No, nie widziałem. Od chyba tego drugiego rozdziału. Jest tak... Jest to tak nie, to grałem tylko na początku pierwszego. Jest znaczek PS4, albo jest myszka. Podobnie też jest w GTA Online. W GTA można grać międzyplatformowo? Tam po prostu chyba w ekipach są zaznaczone. U adwersarza, no. Czy to będzie koniec? No niestety koniec. Tak, na dziś. Koniec. Ale w zasadzie no, zagraliśmy dwa mecze, ale o długości jednego, także tak sprawiedliwie. Pamiętasz, jak się nazywa Hitseeker po polsku, ten tryb? Pocisk naprowadzany. Poważnie, ale dziwna nazwa, taka mało śmieszna. Ale na przykład Boomer Ball to się nie zmienia. Ja tak samo Boomer Ball. Może Trade'a. Może głodny jesteś. Nie. Nie chcesz hot doga? No to ty sobie potańcz. Ja muszę coś do zestawu. O! Hot dog szefa kuchni. Proszę bardzo. Złota wymiana na zakończenie. Proszę bardzo. Dzisiaj same nowe rzeczy w serii Edek vs. Widzowie. Pierwszy trade w historii w zasadzie wszystkiego. Chyba jeszcze, żeby serwerów nie wywaliło, to by było super. Podczas trade'u. A to jest norma. No to myślę, że co, że można się powoli żegnać. Ja tobie dziękuję za wzięcie udziału, za wystąpienie. No i co? No i cześć. Cześć.